Siemaneczko! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Plague Inc. Evolved, który dzisiaj pokażę wam moją taktykę, jak należy grać wirusem Necroa, niesklasyfikowany. Badania wykazały niezwykłe zdolności regeneracyjne. Kontynuujemy. Potrzebujemy tutaj skok metaboliczny, darwinistę, biopacierzysty, ekstremofil i inhibitor dopaminy. Będę grać na normalnym poziomie trudności, ponieważ tego na mega brutalu się nie da zrobić bez poradnika pod ręką. Mój wirus będzie się nazywać Necroa i gramy. Rozpoczniemy w Arabii Saudyjskiej, już wam powiem czemu. Tylko sobie wycentruję no właśnie na tym kraju. Mamy tutaj dobry dostęp do Indii, do Egiptu i do właściwie całej Afryki Wschodniej. Przez co, że mamy dostęp do Indii, mamy także łatwy dostęp do Chin, które posiadają 1,5 miliarda mieszkańców, więc to jest bardzo dobra informacja dla nas. Przyspieszamy to, gdyż nie ma sensu przedłużać. Potrzebujemy tutaj ślidę 1, ślidę 2, i parę rzeczy tutaj w ogóle z tego obszaru. Już mamy ślinę 1, ekspansję pokarmową potrzebujemy i jeszcze jedną rzecz, która jest tutaj pod krwią, więc dobra, niech mi się te punkty zbierają. Mogę nawet troszkę mapę oddalić. Fajna muzyczka nam gra w tle, no fajna, nie fajna, co kto lubi. Więc dobra, 6 punktów na ślinę 2. Ekspansja pokarmowa. Wirus może rozmnażać się w żołądku i jelitach, zwiększając zaraźliwość poprzez kały i wymiociny. Nie jest to smaczne, ale to będzie działało, jak to weźmiemy. A, dokładnie, już mamy na to punkty DNA. Nie lecimy tutaj w żadną wodę, ani w nic, co jest tu oraz tu, gdyż nie ma to tak naprawdę większego sensu. Musimy być tylko po prostu cierpliwi, aż te punkty się uzbierają i aż ludzie się zaczną zarażać coraz to szybciej, więc no cóż, w zasadzie nie wiem, co ja tu mogę mówić, gdyż po prostu musimy mieć tą krew koniecznie i coś, co jest pod tą krwią, nie pamiętam dokładnie, co to jest, a zaraz zobaczymy. Ogólnie na mega brutalu Z.com, organizacja wojskowa Z.com walczy z tymi zombiakami już od bardzo wczesnego etapu w zasadzie rozwinięcia się wirusa. Nawet nie mamy zombiaków, a oni wiedzą już, że istniejemy. To niestety jest bardzo trudne do przezwyciężenia. I tak, ekspansja moczowo-płciowa, o to mi dokładnie chodziło, to koniecznie potrzebujemy, więc mapę możemy już na spokojnie oddalić na maksa, jak już się da, gdyż dostaliśmy się do Kanady i to jest dosłownie chwila, jak dostaniemy się na wszystkie kontynenty. Necroa zaraża więcej państw, już dostaliśmy się właśnie do Afryki Wschodniej i już tutaj te wszystkie kraje w okolicach Arabii Saudyjskiej są zainfekowane tym moim wirusem i teraz po prostu zbieramy punkty powoli, my się nigdzie nie śpieszymy, nawet hiperślinotok mnie wyewoluował. Właśnie, a propos hiperślinotoku, jak... O kurde, jeszcze tej ekspansji nie wziąłem, kogo się zagadałem. Jak... Kurde, nie to okno. Jak tutaj mamy już wszystko załatwione, przechodzimy w objawy i lecimy w zombiaki od właśnie hiperślinotoku i musimy mieć jak największą dotkliwość, no żeby po prostu móc umiejętnie walczyć z tą organizacją wojskową Z.com. Hiperślinotok akurat nie jest takim objawem, który sprawia, że Z.com pojawia się praktycznie od razu. Z.com pojawi się jakiś czas dopiero po tym, jak będziemy mieli zombiaki. A do tego czasu zombiaków będziemy mieli naprawdę całą masę. Jak na razie jest to taki okryty stan tej naszej choroby, gdyż chcę, żebyśmy dostali się na jak największą liczbę kontynentów. To trochę wolno leci, gdyż dopiero mam 100 milionów zarażonych, a chciałbym mieć ich gdzieś tak około właśnie 1,5 miliarda bez Chin, bo Chiny to się tak naprawdę nie liczą. Co z tego, że miałbym Chiny zarażone, jak byłbym tylko na jednym kontynencie i miałbym potem problem, żeby się przenieść do, nie wiem, do takich Stanów Zjednoczonych lub do takiej Grenlandii, do której zawsze jest się ciężko dostać. Już nas wykryli, ja to wiem, ja to słyszałem,
Ale to nas na razie nie interesuje. My po prostu zbieramy punkty, potrzebujemy ich dość sporo, żeby od razu zrobić zombiaki, mieć jak największą dotkliwość. No, co prawda tutaj jest już 20% i jeszcze jakieś informacje o igrzyskach w Rio, ale nas to nie interesuje. Chiny mamy już całe przejęte, ale fajnie by było, żebyśmy tą Rosję też, kurde, ogarnęli. I chyba poligrafia mi właśnie się wyewoluowała sama, więc kolejne punkty DNA zaoszczędziłem, więc bardzo fajnie. Nie wiem, czy granie jest za cicho, jak jest, to przepraszam. No i cóż, w zasadzie teraz mogę już polecieć w te zombiaki, gdyż punktów DNA mam całą masę. I dobra, już widzę, że Z-kom zaczyna działać powoli. Więc robimy zombiaki i lecimy w jak największą dotkliwość, gdyż to zwiększa umiejętności bojowe naszej armii. Więc bierzemy jeszcze to i po prostu spokojnie czekamy. To da nam ogromny kop, jeśli chodzi o punkty DNA. Zresztą zaraz zobaczycie, o co chodzi. Tylko niech mi się tych zombiaków zrobi kilka miliardów, przynajmniej mam taką nadzieję, że się zrobią. No i Z-kom już właśnie zaczyna działać, zaraz gdzieś stworzą swoją bazę, właśnie próbuje jej wypatrywać. Musimy ją jak najszybciej zniszczyć, gdyż Z-kom im dłużej istnieje, nieważne jaki to jest poziom trudności, tym gorzej dla nas. Teraz zwalam grę, bo tych dymków tutaj wyskoczy naprawdę cała masa, zresztą ja tego nie przyspieszam, to jest na prędkości razy jeden. Zresztą zobaczcie, o matko, ile tego jest. Ja i tak muszę grę zatrzymać. 173 punkty. Lecimy we właściwości i opóźnienie autolizy, odporność na gnicie, odporność na rozpuszczanie, regeneracyjna aktywacja, instynkt hordy, mentalność hordy, wokalizacja hordy i feromony hordy? Co? Dobra, to wszystko potrzebujemy, a także potrzebujemy możliwość przenoszenia naszej armii poprzez wodę i to bardzo szybko. No, żeby po prostu ta nasza armia była dość silna i żeby szybko pływała. Zwiększamy dotkliwość cały czas, na nic po prostu nie czekamy. I właśnie, kurde, Z-kom już zaczyna działać, te komunikaty są naprawdę denerwujące. Właśnie ich się, kurde, co najgorsze wyłączyć nie da. Więc jako, że możemy te zombiaki już przerzucać, zrobimy to, skorzystamy z okazji i właśnie z Brazylii zaatakujemy Grenlandię, Hiszpanię i Wielką Brytanię? No tak, a także kraje Europy Środkowej, ale już punktów nie mam, ale to jest dosłownie chwila, moment, jak będziemy je mieć. Już tutaj wszystkie kraje się zarażają, zaraz Stany Zjednoczone nie będą żyć, a właściwie już nie żyją, akurat to leci bardzo szybko. Już nawet widzę, gdzie jest Z-kom, kurde, niechcący zombiaki wysyłałem nie tam, gdzie chcę. Ale dobra, to aż tak bardzo nie boli, gdyż to jest normalny poziom trudności i fajnie to powiedziałem z takim fajnym zaakcentowaniem tego ry. Więc dobra, muszę trochę przybliżyć ten obraz, jako że tutaj jest ekipa Z-komu, a nie X-komu, hehe, if you know what I mean. Musimy ich zaatakować jak największą liczbą zombiaków, żeby ich po prostu zgładzić. I dobra, zobaczmy, jak to sytuacja tutaj wygląda. Oni zaraz tu powinni poumierać, ale musimy Ukrainę zaatakować, Białoruś, Szwecję, Norwegię, Polskę i w zasadzie to już chyba wszystkie kraje. Nowa Zelandia, nie, Nowa Zelandia jeszcze żyje, kurde, jest trochę dziwne. Więc dobra, niech tutaj zombiaki wstaną z grobów. A Kuba nie żyje, więc w zasadzie kraje Europy Środkowej muszę zniszczyć i mam już wygraną grę. W zasadzie to już i tak mam wygraną grę, więc niech tu jeszcze zombiaki powstaną z grobów. Niech ich wykończą i w zasadzie będzie za chwilę GG. Więc jeszcze ostatnie kilka fal. Jeszcze z Polski, w zasadzie mogę to przybliżyć, żebyście to lepiej widzieli. No i dobra, zaraz Z-kom upadnie, no dokładnie. Europa Środkowa, Z-kom został zniszczony. No i w zasadzie Necroa zgładziła ludzkość. Mamy wygraną grę. I zwycięstwo. Necroa i jego zombie pochłonęły ludzkość. Nic już nie zostało. 630 dni to czas, w którym udało mi się zgładzić ludzkość dzięki temu wirusowi. Troszkę chyba ponad 2 lata? Albo nie wiem. Dobra, nieważne ile mi to zajęło, widzicie ile to jest dni, kurde. Po co ja myślę o takich rzeczach zupełnie bez sensu? Także cóż, ja dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmiku, mojego sposobu jak należy grać z zombiakami i zapraszam do kolejnych filmików z tej gry. TJX for watching!